środę o 18 gracie hit Ligi Mistrzów, hit grupy drugiej Ligi Mistrzów z Lokomotywem Nowosibirsk. Po drugiej stronie siatki gwiazdy rosyjskiej siatkówki, nie tylko, świetny Kubańczyk Kamecho, Łukasz Dziwisz. Damian, co trzeba zrobić, jak trzeba zagrać, żeby zatrzymać tę Lokomotywę z Nowosibirska? Przede wszystkim musimy się wspiąć na wyżyny. To jest taki przeciwnik, gdzie nie możemy popełniać głupich błędów i musimy być skoncentrowani naprawdę na 100%. Jeżeli będziemy popełniać jakieś małe, drobne błędy, to niestety będzie to owocowało tym, że drużyna z Rosji naprawdę wykorzysta to w 100%. Przypomnijmy sobie spotkanie z Ankarą, jakie graliśmy tutaj rok temu w Litwie Mistrzów. Tak samo było po drugiej stronie siatki same gwiazdy, ale potrafiliśmy wygrać to spotkanie. I musimy wszystko zrobić, żeby publiczność nam dopisała, tak jak ostatnio, i będziemy się starali wygrać to spotkanie. Alan, on Wednesday at 6 o'clock you played against Lokomotiv Novosibirsk. This is a very hard opponent, but as you proved in the past, like for example against Zenit Kazan or Halbang Ankara, you are able to play good against top class team. My expectations are like every match to win, and Wednesday is not gonna be any different. Even it's gonna be Novosibirsk, and we won 3-1 against Lublin, and that's good because we had two losses and we were a little bit down, but I think now we are getting up, and for the game against Novosibirsk we're gonna try to do our best. Zapraszam wszystkich kibiców Jastrzębskiego Węgla w środę o godzinie 18. Gramy bardzo ważne spotkanie. Mam nadzieję, że dopiszecie wszyscy w 100% i hala będzie zapełniona do ostatniego miejsca. Pozdrawiam.